Siema, tu Matys, a to gra, nowa seria, Deathbound. To jest jakaś gra souls-like'owa z polskiego studia chyba? Polsko-hiszpańskiego? Czy włoskiego? Nie wiem. Ale jest podobno tragiczna, więc przejdziemy sobie ją. Jeżeli nam to pozwoli, ta gra. Grałem sobie chwilkę, zobaczyć jak to działa. Wszystko w porządku na razie, ale poza tym, no, będzie ciekawie. Także nowa gra, pusty zapis i lecimy. Death, Lady of Men, Lady of the true faith and of the true path of those who breathe, hearest my clamor. Giveth us thy blessing, giveth us thy righteousness, giveth us thy peace at the end of our journey. Only thy word is true, only thy church is the path. Thou art the end, and in being the end, thou art the beginning. O Lady, I beg of thee, giveth us thy protection today, that we might make thee an offer of 1,000 infidels cut down by our swords. Postponeth today our inevitable end, so that our life becomes an instrument of death. By the breath, by the war, by the peace. Yours to command, Sir Geoman. For Goddess Death! Devils! The day is ours, my Lord Purple. The cultists are in full retreat, further into the Forbidden City. Shall I pursue? No, Sir Theron. You have another duty of paramount importance. Bring me Solon Legionis. Dymy. You and Aetolos must move through the underground. Release the old subjects as you do so. Which ones? As many as you can. All of them. But the people on the streets! Alerna, the Church of Death is inside Akratia. It is too late. What matters is that you live, and with you our knowledge. What about you? Dobra. Prowadzenie fabularne. Nie wiem, o co chodzi. Jesteśmy chłopem, który się w kanałach widocznie specjalizuje w chodzeniu po kanałach. I jest... fajną animację ma. I jest krzyżowcem papieżem.
W ogóle ciekawe połączenie, ale nie dla mnie w sumie, bo to jest taki Souls-like z... no broń wręcz się... o. I kontroluję nad postacią. Broń wręcz jest, cyk, cyk, cyk. Ale w industrialnym świecie takim, zurbanizowanym. Więc to jest ciekawe. I ciekawostką jest, że będziemy mieć powłoki, jakby jak w Mortal Shellu troszeczkę. Cztery postacie, powłoki, będziemy mogli się zmieniać, tylko kwestia taka z leczeniem jest podobno jakaś spierdzielona, że jak się leczymy jedną postacią, mamy obrażenia na drugiej postaci, to ta druga postać jeszcze bardziej dostaje damage, a ta pierwsza, którą się leczymy, dostaje życie, więc coś dziwnego tutaj się dzieje. Ogólnie no, jesteśmy przygody krzyżowca papieża, proszę bardzo, i idziemy sobie. Można parować. Można się bronić, atakować lekko, atakować ciężko i można biegać. Bardzo mi to przypomina tutaj wizją troszeczkę. Tą grę, co mam na kanale taką z czasem. Co się ginęło, to lata szły do przodu. Jezu, jak to się nazywało? Nie Ashen, Ashen to było co innego. No a tam jakaś ta gra była i trochę mi jakby poruszaniem się i tą ociążałością Lords of the Fallen przypomina. Trochę z pierwszej edycji, trochę z drugiej edycji tego Lords of the Fallen. Nie jest dobrze w każdym razie, no ale zobaczymy. Lords of the Fallen przeszliśmy na kanale, przeszedłem, także może i to się uda przejść. O, jest pierwszy przeciwnik. Mocny atak, szybki atak. Pyk, pyk. Tam też już coś jest. Ogólnie jak grałem sobie, patrzyłem, to tamtędy poszedłem, a tędy w ogóle nie poszedłem, więc chcę zobaczyć, co jest z tej strony jeszcze. Pewnie nic. Nie jest to zamknięte z drugiej strony. Dobra. Zamknięte. Tu trzeba biec, bo się... O, można było zginąć. Dobra. Tutaj... A jeszcze unikać można, nie? Taki dasz dziwny. I jak mamy postać z lewej dolnej strony, to niebieskie to jest stamina, a to czerwone to jest życie. Im mniej mamy życia, tym mniej mamy staminy. To jest ciekawe. To blokowanie. No można blokować, tak jest. Ale można je omijać sobie normalnie, chłopa, bo nie jest zbyt szybki. Tutaj jest blokowane. Na razie w ogóle nie dostaję expa żadnego. Trzeba dojść do pewnego etapu. Namierzanie można sobie oczywiście zmieniać przeciwników. Nie da, i tu jest kolejny ziomeczek. Esencjomata. What manner of unholy creatures have you unleashed upon this earth, heathen dog? What deranged blasphemy were you trying to achieve here? Speak and lessen the burden you'll have to carry on your way to the one true goddess. It's too late. Crusader of death, we have failed our goddess. And the entire cult of life will pay for our hubris. Spare me the senseless drivel, Essence Mouncer. Where is your master? Where is Solon Legionis? Rot your essence, church dog. So be it. Do you accept death? No. Not your lady. Never her. We have not forgotten our... Mother. Mogę go zabić? Sam się zabił. Okej. Okay. To lecimy dalej. Jak grałem sobie, to w ogóle żadnych tekstów, nic takiego fabularnego nie patrzyłem, więc... Oczywiście mamy
ripostę, co tutaj mi nawet wychodzi w tej grze. O dziwo. Z tej strony nie można. Zdrowie, wytrzymałeś. No tak, mamy zdrowie, wytrzymałeś, to już mówiłem o tym. Tam na górze nie da się. Zimno. No kurna, się zatańczył dookoła niego. A patrz, nie wyszło mi. Oszukałem, że mi wychodzi. Jeszcze na tutorialu umrze, nie? Czy umrę? Hines was right. The essence monsters are indeed breeding abominations. Kurde, jakie tutaj stwory, endermany, slendermany. Zamknięte. To nic nie widzę ciekawego. Tylko ino dalej trzeba iść. Też nie można to. Czekaj, czy będziemy mogli to otworzyć w przyszłości kiedyś. No, a trochę mi przypomina, tak jak mówiłem, oczywiście nie dokończyłem tą grę, tą... Kronos, o Kronos chyba. Kronos było twórców Remnanta, to też właśnie te takie remnantowe lokacje troszeczkę i trochę The Surge mi też przypomina. Tak minimalistycznie. I to jest to ciało z tej wizji. Jakiś... nie wiem... nie unikniona prawda. No i tutaj mamy pierwszego bossa, który... musi... Muszę... Ja bym się pokonać, no. Bo ostatnio go tam obiłem bardzo. Gdzieś... nie wiem, tak 1/10 życia, może mniej. I to nic nie dało. Ale patrzę na te w ogóle animacje tej walki, jakie to jest porażka. Patrz jak skacze, Jezu. Tak, tutaj musiałem umrzeć i tak. Czy umrzeć, nie umrzeć, no. Chyba umrzeć. Jezu, ja go wskoczył beznadziejnie. Animacje zajebiste są w tej grze, jak widać. No tylko jeden z nas przeżył, o nie. Przeciwnik. Pewnie niedługo będę się musiał z nim zmierzyć, tak już naprawdę, żeby go pokonać. Absorbuj. I am Theron of House Guillaumin, and I shall be known as Crusader of Death. Dobra, jesteśmy w jakimś śnie teraz. Czy między światami? Może coś takiego? Mam jakieś wspomnienia.
My apologies, young lord, but your father made it very clear. You are to finish your lesson. Now, continue. The four first deathly high priests, may our lady have them in her honor, were Saint Samanthea Hippocrate, Saint Manmin Ome, Saint... Go on. Saint Louis... No jaku. Zdzielił. Czy mnie? No to pewnie odtworzenie tego wspomnienia raz jeszcze. I was to be a lord, with a title and a fief, with vassals beneath me and a liege above. There's nothing to fear, my lord. It is not the first time that I caught young Theron here in the chapel at this hour. You have a very pious son. Czy on jest nagi? Theron, come. Come, I command. Only our lady commands. Pojebane. But Goddess Death had other plans for me. Begin! Tyran jest mistrzem oferującym zrównoważone ataki i obrony. Szybki, mocny atak, blok, parowanie. Dane sparowanie ataku wroga w wielkości człowieka, czyli go podatnym na atak. Ciśnij RB, aby wprowadzić ripostę. No, to już pokazywałem nawet. Więc już nie będę. Można i mocnym atakiem i ciężkim atakiem ripostę robić. You are completely out of your mind if you imagine I would allow it. Our Holiness, the Deathly High Priestess, has summoned all the faithful. Stand aside, Father. These are my men, Theron. I am the Lord. Our Goddess Death is the true lady above all lords, sire. It is the duty of all believers to... I gave you no need to speak. You are my father and my liege. But to threaten a holy servant of the church is heresy and treason. No, sprzeciwił się swoim ojcom, wziął armię i pewnie gdzieś wyruszył. Albo wziął siłą władzę ojca. And in the end, Goddess Death will call my essence back to her. Do you accept death? You insolent brat! You bastard son of a whore! Traitor! Traitor! Do you accept death? With all my essence. Do you accept death? Son! My son, please! Please! Spalił was tego ojca. No trudno. O, tutaj zakończ. Co? Wspomnienie. Tylko weź mi to. Pozwól zakończyć. No daj się zakończyć. Dobra. Trzeba kliknąć, a nie z przytrzymaniem. Lekkie przytrzymanie jest. Oznacza, że i tak nie weźmiesz, więc tak klik, zrobić szybki klik i będzie git. To wracamy do teraźniejszości. Zdobyto nową esencję. Theron Guillaumen. Będziemy jakieś inne, kolejne esencje zdobywać. Będziemy jedną osobą w czterech osobach. Jedną postacią w czterech osobach. Coś w tym stylu. Jezu, to mi się tak wzięło. Przednio zużywalny. To pewnie mnie leczyć będzie. X-em się leczę. I mamy odpoczynek. Możemy awansować. To jest takie drzewko. Dosyć ciekawe.
Tu jakieś takie fajne rzeczy są. Trzeba będzie iść do góry, bo w sumie tutaj nie mamy innych rzeczy z lewej i prawej, tylko to na górze, więc tu na górę trzeba będzie iść. Ale dobra, ulepszy przedmioty. Można jakieś przedmioty, artefakty, pierścienie ulepszać. Talent esencji. Dostępne PP. Coś tu będzie można jeszcze robić. I pamiętaj, esencję. Brak konfliktów i synergii do pokazania, a nie wybrano esencji. O kurde. No ciekawe, ciekawe, co tu się będzie działo. Wyjdź. No dobra, trzeba zbadać tutaj teren dookoła. Tu się nie da, tu się nie da. Tylko tu się da. Jakieś pajęczaki wybuchające. Tu jest jakiś duży pająk. Daje aż 60 expa. Trzeba na staminę uważać. Bardzo. Dobra, te pająki to na razie nie stanowią żadnego zagrożenia. Rzuca. Dwa ciosy tylko. Mogę zejść na dół. I mogę iść tu na górę, i mogę iść tam. No to chodźmy tu na górę. Jakieś trupy i coś leży do wzięcia. Przedmioty zużywalne. Ostrzałka. W ogóle tutaj zmienianie by... Jednorazowych przedmiotów jest bardzo słabe, bo musisz przytrzymać X-a i sobie LBRB. To jest... nie wiem, kto to wymyślił. Dobra, dawaj tędy. I tutaj dojdę do początku. Okej. Okay. Naczynie zdegenerowano esencją. I dobra, no to tam na razie nie chcę schodzić. Nie potrzebuję, więc chodźmy, wróćmy. Zrobimy górę, potem dół. Tędy. Dobra, z prawej i z lewej jest przeciwnik. Trzeba. Słaba skrystalizowana esencja. Zaraz sobie zobaczymy, co te przedmioty oznaczają wszystkie. Tam nie przejdę, bo jest zamknięte. Dobra. Tam na dole jest coś. I tędy pewnie przejście. Ja zaraz wracam. Dobra, można kontynuować. Dawaj może tu na dół. Wow, zejście jest niezłe. Tu nic nie wyskakuje z tych rzeczy. Naczynia słynne zamrażające, czyli coś do rzucania może. Z tych jaj, o to mi chodziło. Dobra, tutaj patrz, jest coś. I mogę to dziwo otworzyć. A, i teraz skrócik. Najsik, dobra. To trzeba iść tamtą stronę. Tutaj pewnie jest skrót z drugiej strony, tak jest. Więc trzeba iść tam na lewo. Tam stoi jakiś chłopek. Starożytne nasiona, zużywalne. Tam na dole
Tam nie byłem. Tam będę wkrótce. Dobra. Dawaj tego ziomeczka. Może go sparuję. Widzicie? Jakoś łatwo tutaj. To się robi. No dobra, już nie. Nie łatwo. Dobra. No i to jest przejście. Uuu, ale super. Animation po prostu. A uleczę się, zobaczę jak to wygląda. W taki sposób. Z pająk. Wyposażenie? Czy to coś jest wyposażenie? Pierścień pierwszych władców. Dobra, sprawdźmy medu. To są artefakty, to są pierścienie. Tu mam pierścień. Pierścień pierwszych władców. Mistyczna premia plus 0. Plus 12% doświadczenia zyskanego od wrogów. To fajne. Starożytna premia plus 0. Często trudność pojawienia się przedmiotów wzrasta o 10%. W pierwszych dniach istnienia Ziemnalu bogini życie stworzyła ludzi i nauczyła ich praw natury. I najbardziej pojętni uczniowie zostali wybrani, by władać pozostałymi. Otrzymywali te pierścienie jako symbol swojego statusu. Liczni nazywali ich mądrymi i sprawiedliwymi, a jeszcze liczniejsi tyranami. Być może na przestrzeni tysięcy lat wszyscy oni byli i jednymi, i drugimi. No to zakładaj. Spoko. Nie mogę przyspieszyć wchodzenia po drabinie. O Boże. Sakra. Tu jeszcze jakiś przedmiotik leży. Cyk, cyk. Podnieś. Wonny kamień. Soap. Czyli mydło. Wonny kamień. Fajnie, fajnie. Tam ja tym spadłem się zabił. Tutaj nie ma innego przejścia, tylko trzeba iść tu. Efekty kumulacji. Podpalenie, krwawienie, degeneracja, zamrożenie. Okej. Okay. Czyli ty będziesz mnie rzucał, tak? Tak jest. Jezu, nie ten guzik klikam. Z płynem zamrażającym naczynie. A tu? Słaba skrystalizowana esencja. I fatal error. Super. Zajebista gierka. Dobra, zaraz wracam. Dobra. Lecimy dalej. Udało się, że tak powiem, przeżyć. Crasha, bandikota. Brakuje klamki. Nie ma klamki, nie ma zabawy. Dawaj na górę w takim razie. To podpalenie strasznie dużo z życia zżera. Musiałem dwa razy się uleczyć, żeby to zniwelować. Dobra. Tu mamy ten skrót. Tu mamy chyba przedmiot kluczowy. Podnieś. No i mamy klamkę. Przedmiot kluczowy. Tutaj mogę to aktywować? Chyba nie. Z drugiej strony jest też przedmiot, a tutaj przejście. Prawda? Prawda. Gites. Dobra. Tu. Pyk. Została skrzydlana esencja. Dobra. To chodźmy sobie. W takim razie tu w dół. I tu. Do mojego punktu. I jakieś levelki może coś tego. Tego. Się zrobi się. Awans, no właśnie. Odpocznij. Awans. Mamy tak. Plus jeden do max wytrzymałości. Max zdrowie. No tutaj bym chciał iść w to, więc... Obrona. Zdrowie. Dobra, dawaj tu. Wytrzymałość. Siła ataków wręcz. Siła ataków wręcz. Mogę jeszcze? Mogę jeszcze. Fajnie. Tu będę miał max zdrowie, wytrzymałość, bronę, a tu wręcz, premia krytyczna, wzrost synchronizacji. Nie wiem, czym jest synchronizacja. Tutaj wpływa na wszystkie esencje. Plus 5, premia krytyczna.
No ale mogę potem to, potem to. I zobaczymy. Tak. 570 do kolejnego poziomu. No ja prawdopodobnie mam tutaj jakieś rzeczy, które mogę skonsumować. Dokładnie. Zupełnie 30 zdrowia. Na 30 zdrowia i 300 doświadczenia. Trzy razy mam takie. To mogę tego użyć. To chyba to było, tak? Dobra. To mi rzut naczyniem, które wybucha przy uderzeniu i uwalnia chmurę zdegenerowanej esencji. Dobra, co my tu mamy? Próba odpowiedzenia na wołanie bogini. Nie wiem, to zdrowie. Aha, patrzcie. Uzdrawia aktywną esencję, zdrowie 80. Wszystkie nieaktywne esencje zostają osłabione od 40, minus 40 życia. Siła krwawienia. To już czytałem. Rzut wybucha przy uderzeniu i uwolnia chmury gazu zamrażającego. Increase regen, wytrzymałości. Maj 50% for 60 sekund for all senses. Increase wzrost synchronizacji. Dobra. To w takim razie mogę jeszcze sobie się uleczyć. Awans. Jak zdrowie, mogę wiesz. Bla bla bla. Czy to siła ataków wręcz? No, niech będzie tutaj. Ej, to mi zwiększa co poziom. Okej, fajnie. 736-412. Tutaj trzeba zapisać. Piąty poziom. I trzeba lecieć dalej. Jeszcze z 10 minut sobie tutaj pochodzimy. Żeby tam na górze mnie dziabnął. Może sobie zabiję gościa. Bo to exp się przyda. Na dwa ciosy już mam go. Nice. Prawie miałbym na poziom. Czy mam na poziom już? Nieważne, dobra, idziemy dalej. Nie ma sensu tak... Można, ale nie ma sensu. Hop. Dobra, tu jeszcze jeden będzie ten taki rzucak właśnie. To może sobie zeskoczę. Nawet nie mogę uniknąć. Ciężko. Dobra, użyta brakującą klamką. Otwieraj się klamką i nie zacinaj mi tutaj gry. Co mamy dalej? O? Easy. O, jakiś rzucak. What? Kurde. Dobra, słychać było tego po lewej stronie. Naczynie z płynem. Tutaj może sobie przerzucę i się uleczę. Tu jest zejście. O, dwóch. Dostałem w łeb od jednego, ale słabo biją. Tam jeszcze jedno chodzi. Dobra. Tu mamy coś się trzęsie. Tam coś jest. Naczynie z esencją. Coś się świeci. Coś tu jest napisane, ale nie rozumiem. Absorbuj.
czyżby kolejna powłoka? I'm an Alepus of the Agisi Romi people, worshipper of our mother, goddess life. Mieczek krótki, szybkie ciosy. Skok z wyskoku skok. I szczelak. Fajnie. To bardziej będzie postać, która służyła do strzelania. A toast to our leader, Anna Lepus. May she receive our mother's blessing and endure until the coming of next summer. Thank you, my friends. Today, as this summer begins, Goddess Life grants us once again with love and fertility. Let us honor her gifts by rejoicing in the glory of being here, now, together. Blessed be our days. Impreza w lesie. Nie była jakąś złodziejką. Don't you ever worry, Chief. Don't call me Chief, boy. But tell me, worry about what? The threat from the church grows worse every day. I don't know. I'm just afraid something might happen. Don't waste your life in fear of what may come. That's when they win, you know. Life's to be lived, brother. What if there's no tomorrow? Exactly. Word to the wise. Go for the booze. That's what I do. Zaprzyjaźnij się z wódą. For us Igis Romi, life is not a quest for meaning, a burden to bear or a debt that must be paid. It's a celebration. Or at least it should be. Hey Sarge, just from their looks you can tell they're non-believers. Goddess, eh? Price just went up. 100 crowns. 100? For passing through? That's preposterous. Safeguarding the roads against scum like you doesn't come cheap for the church. If you don't have the coin, however, no bother. We could always arrest you for... Here you go, Sarge. 100 crowns. Plus a little something for you fellas. Move along. That was too great a bribe, Chief. We'll make 10 times that much with our contraband. Let's not get greedy. It is not greed that concerns me. It's drawing attention. To the Church of Death? Anyone not following their bleak and sad creed is the same sack of shit. They call us cultists. Like it's a bloody insult. It's her. And it doesn't matter if you're actually in the cult of life or not. No i zostałem aresztowany. Anna Lepus, you're under arrest for leading a criminal organization. They made us do it, Anna. They killed Merrick. They would kill your children. Forgive us. Take her. Niestety. The bloody church hounds us at every turn. Anything serves as an excuse to oppress us. Nah. It's a lost cause to defy him. I've got the one on the right. Cios w plecy, czyli tamtą postacią nie mogę ciosu w plecy zrobić. Tą postacią mogę. Where are you headed? Back to your people? I have no people. I'll go where there's coin to be made. Sure you don't want to come to Akratia? Listen to me. That many life worshippers in a single city is bound to attract bad attention from the Church of Death. Maybe so, but strength comes in numbers, Anna. I'm better off on my own. Suit yourself. It so happened, I was pretty cut out for the assassin's way of life. I always had light feet.
And getting by becomes much easier when the only person to care about is yourself. Anna Lepus. To uniwersalna wojowniczka i zwinna skrytobójczyni atakuje od tyłu nieświadomych lub zamrożonych wrogów, aby im zadać cios w plecy. Szybka taka atak ze skokiem, strzał z kuszy, przeładowanie kuszy, 3 bełty. Bełty. Już tutaj. Nie chciał użyć. Nie żyje. Tym przeładowuje, dobra. Dziecko. I don't know whether finding that kid was a blessing or a curse. But it's what got me to Akratia, the Forbidden City. Whose baby is this? Let's just say there is no one left to care for him. Then Akratia will be his home from now on. We'll find him a family. You're Anna Lapis, right? Helena told me of this Agisi Romi turned assassin. You must be one of a kind. I'm very grateful to you. You aided my friend's escape from a grim fate. I merely delayed it, sister. Why not stay? Akratia always welcomes those in need of a home. It's easier not to have one. If you find solace in your chosen path, oni korzystają z mieczy i kuszy. Bloody hell. You wouldn't happen to have some work available, would ya? Mind you, I take coin, not favors. And I ain't no assassin. Dobra. Zakończ wspomnienie. I odblokowaliśmy drugą postać. Roads stretching on forever, buildings so tall they brushed against the bloody clouds. It was a haven for folks like us, enemies of the Church of Death. At least for a while. Oh, goddess, my head. Zbyt esencję, Anna Lepus. What have you done, vile woman? Get out of my mind! You will undo this sorcery, or else! Whoa! What the fuck? You and the mother's dead to you! Cease your jesting. Your corpse, witch. Was it a ruse? Whatever heresy you've inflicted upon me, I want it gone. Now! Sod off! You're bloody real? Wait, my corpse? No. No, this is rubbish. Oh, it must have been more than just a drink. I demand that you... Oh, for fuck's sake, I ain't no bloody witch, you dog-prick! I am just as baffled as you are. This is madness. Przemiana. W Deathbound w trakcie gry znajdujesz nowe postaci i absorbujesz je w formie esencji. Każda esencja ma własne niezależne zdrowie i wytrzymałość. Jeśli jednak jedna z nich zginie, przegrasz. Wybór esencji. Przeniesz się w esencję z najwyższą dostępną wytrzymałością. Atak przemiany. Wykonanie przemiany podczas ataku wymaga punktu synchronizacji, niebieski pasek pośrodku dolnej części ekranu. Otrzymujesz punkty synchronizacji za każdym razem, gdy wróg zostaje trafiony lub gdy wykonasz idealny unik. Gdy pasek synchronizacji jest pełny, zostaje wyprowadzony ultra atak przemiany zużywający 4 punkty synchronizacji. Okej. W trakcie ataku dokonuj przemiany esencją. Okej. No ale ja na razie będę tym gościem chodził. Bardziej mi leży niż taka szybka postać niby.
Dobra. Czy tu coś gdzieś, coś... A tam jest drabina, dobra. Ile tam mamy? 45 minut. Dobra, to tutaj sobie pik, zakończymy giereczkę, czy odcinek. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Pa!